To już ostatnie chwile przed naszym wielkim meczem 3 września na stadionie Legii. Obok będziemy grali z drużyną TVN, ale dzisiaj pomyśleliśmy sobie o sparingu, a więc nasza pani trener, pani Patalon, która jest razem z nami, z naszymi dziewczynami z klubu Diamonds, dzisiaj będą dokonywały ostatecznych wyborów. I dzisiejszy trening jest zupełnie inny, ponieważ przeciwko nam dzisiaj gra drużyna PKS Radość. Parafialny klub sportowy Radość. Zgodził się, aby tutaj do nas przyjechać, aby taki sparing 2 razy po 25 minut odbyć, ale dla nas bardzo ważny, bardzo istotny, bo wreszcie czujemy wielkość boiska, czujemy, jak to jest przy tej pełnej wielkości, a więc bieganie, kopanie, kiwanie, strzelanie. Przegrywamy, ale trening jest naprawdę doskonały, ponieważ widać jednak, że przez te wszystkie poprzednie treningi nasza drużyna ma swoją wartość. Bardziej się poznaliśmy, jest to tylko przypadkowa ilość osób, która się nagle spotkała na jeden mecz, tylko na ten jeden mecz przygotowywaliśmy się i ciągle jeszcze się przygotowujemy przez wiele treningów. Czeka nas jeszcze czwartkowy trening, a później już spotykamy się w niedzielę. Tutaj na stadionie o godzinie 16 rusza mecz, ale już od godziny 14 będziemy mogli spotykać się tutaj, ponieważ będzie się bardzo dużo działo wokoło. A więc będziemy pokazywali nasz program Ratujemy, Uczymy Ratować. Będą nasze stoiska. Między innymi, moi drodzy, będzie można zrobić taką piękną koszulkę. Koszulka to jest rozmiar dziecięcy z numerem kapitana. Tym numerem jestem ja. Oprócz tego bardzo piękna koszulka damska. Myślałem, że tylko są koszulki męskie także dla pań. Nie, jest to specjalny krój, czyli koszulka damska. Także panie mają kapitana na plecach. I oczywiście koszulka męska to ta, w której możemy chodzić na co dzień, tak jak z każdą z takich koszulek. I pierwszy raz wprowadzamy nasze koszulki fundacyjno-TVN-owskie, ale takie, które mówią o tym niesamowitym meczu, czyli mecz nasza drużyna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z drużyną TVN-u. Jest gol i brawo i bardzo się cieszymy, a więc jest 3-1. Moi drodzy, baliśmy się, że będzie sromotna klęska? Nie. Okazuje się, że jednak te ilość tych treningów spowodowały, że wszyscy się przygotowują jak najlepiej. My spotykamy się z wami w niedzielę. Pamiętajcie o tym, że cel jest niesamowity. Kupujemy karetkę pogotowia, która już jest zamówiona, która już jest, która czeka, ale na odpowiednim momencie, nie na meczu, kiedy już będzie gotowa, kiedy będzie cała brandowana, pomalowana specjalnym wzorem. Wtedy ta karetka także będzie wam wszystkim pokazana, a my będziemy cieszyli się, że byliście razem z nami, że jesteście razem z nami, że takie właśnie eventy, takie mecze pokazują, że coś razem można zrobić nieprawdopodobną. Tym razem będziemy wspierali Centrum Zdrowia Dziecka. Ten mecz jeszcze trwa, a więc jeszcze nie wiem, jaki będzie wynik ostateczny, ale już wiemy, że drużyna bardzo ambitnie do tego podeszła. Bądźcie razem z nami, oglądacie to także w TVN-ie, oglądacie to także w naszych stronach internetowych. Będziemy całą relację przekazywali bezpośrednio, na żywo. Wpadajcie, odwiedzajcie i bawmy się wszyscy tym razem, bo to wszyscy razem także robimy. Pomagamy sobie wzajemnie. Wyglądało to zdecydowanie lepiej. Ojcze, tu Góral, zapraszam wszystkich serdecznie. W niedzielę 3 września na Stadion Legii o 15:50 odbędzie się mecz. Drużyna Wośpu na drużynę TVN-u. Przybywajcie, wspierajcie. Zbieramy na zasny cel. Drużyna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gotowa do walki. Siema! Siema!